Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, lider rynku gazu ziemnego w Polsce. Maciej Woźko, Gazeta Bankowa, portal w gospodarce.pl, a to jest wywiad gospodarczy, który dziś poświęcimy innowacyjności i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy inwestowanie w innowacje jest modą, trendem, czy koniecznością dla dużych przedsiębiorstw. Moimi państwa gościem jest pan dyrektor Tomasz Jarmicki, dyrektor Departamentu Badań i Innowacji Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Słyszymy się i widzimy kapitalnie. Innowacyjność polegająca na poszukiwaniu tych najbardziej efektywnych, tanich i przyjaznych środowisku choćby technologii staje się powoli domeną polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Jest też no, takim stałym już właściwie elementem wpisanym w ekosystem grupy. Mieliśmy już okazję kilkakrotnie tutaj w wywiadzie gospodarczym rozmawiać na ten temat z przedstawicielami PGNiG, choćby o wodorze, który dla spółki zajmującej się wydobyciem, produkcją i dystrybucją gazu no, staje się taką dziejową szansą. To jest ta technologia przyszłości, która w tej chwili jest jeszcze cały czas na etapie badań, na etapie właśnie innowacji, pewnych projektów, ale no, już wszyscy widzimy, choćby spoglądając na warunki konieczne do spełnienia w związku z Zielonym Ładem, że być może właśnie wodór będzie tym paliwem przyszłości. O tym na pewno też dzisiaj porozmawiamy, ale panie prezesie, to zadałbym na początku to pierwsze pytanie, czy zainteresowanie innowacjami to taka moda, trend, czy raczej konieczność i szansa dla przedsiębiorstw takich jak koncern PGNiG? Ja bym powiedział, że to jest zarówno konieczność, jak i szansa. Konieczność wynikająca z tego, że jeżeli nie jest się dzisiaj innowacyjnym w tak zmieniającym się świecie, to jest się tym, kto powtarza i siłą rzeczy firmą, która próbuje znaleźć swoje miejsce na rynku wśród liderów. Natomiast szansa wynikająca z tego, że jeżeli dzięki innowacjom jest się liderem, to ma się wpływ nie tylko na swoje bezpośrednie otoczenie biznesowe, ale przede wszystkim na swoją długofalową pozycję na rynku, no i wartość biznesu, który się prowadzi. Można wtedy ten biznes rozwijać, a nie być tylko tym, który próbuje utrzymać dotychczasową pozycję na rynku. W związku z tym innowacje są z tego punktu widzenia rzeczywiście bardzo ważne, zarówno właśnie szansą są, jak i koniecznością. I ważna rzecz chyba, która właśnie w tym miejscu też jest warta podkreślenia, to fakt, że to innowacje są pewnego rodzaju inwestycją w przyszłość. Wyniki innowacji to nie są zjawiska, które w biznesie zazwyczaj widać od razu, choć są i tak szybkie i spektakularne czasami, natomiast w wielu wypadkach to jest właśnie praca nad przyszłą wartością dla firmy i nad przyszłą pozycją firmy. Jest ważne, aby sobie to uzmysłowić, ponieważ ta praca w związku z tym również jest, musi być zorganizowana w sposób systemowy i długofalowy, mimo tego, że często innowacje mogą się kojarzyć z działalnością naprawdę entuzjastyczną i może czasami hobbystyczną. W wypadku tak dużej firmy jak i grupy kapitałowej jak PGNiG to oczywiście jest dużo bardziej zorganizowany i zarządzany proces. Warunkiem rozwoju jest innowacyjność, która zmusza nas do nieustannego poszukiwania sposobów pozwalających pokonać własne ograniczenia, rutynę i utarte schematy. Innowacje są zatem kluczem do wzrostu, powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG podczas wczorajszej konferencji Innowatorzy zorganizowanej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo dla pracowników. Bardzo ciekawej konferencji skierowanej właśnie do wszystkich osób w grupie kapitałowej PGNiG, które są zainteresowane, jak się okazało, tych osób jest bardzo wiele, zainteresowanych właśnie innowacjami, poszukiwaniem tych najlepszych rozwiązań. Jak oceniłby pan efekt tej wczorajszej konferencji? Czy mógłby pan nam opowiedzieć nieco więcej? W obrazkach, w zdjęciach widzimy fragmenty tego wczorajszego spotkania.
Zakładam, że efekty tej konferencji będziemy widzieli za jakiś czas, ale rzeczywiście to, co nam przyświecało, to aby innowacje nie były też działaniem, czy nie były ograniczone tylko do komórek organizacyjnych, które są innowacjami z punktu widzenia struktury firmy zajmującymi się, ale żeby innowacje rzeczywiście były rodzajem postawy i postawy wszystkich pracowników. Stąd konferencja, która była adresowana do wszystkich pracowników, stąd tematy, które były przekrojowo, zaczynały się od megatrendów dotyczących energetyki i zmieniającego się rynku, przechodziły przez tak ciekawe obszary jak cyfryzacja ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji, również konkretne przypadki innowacji już wdrożonych, zarówno w grupie kapitałowej, jak i przez inne podmioty na rynku, właśnie po to, żeby z jednej strony podzielić się z pracownikami i wszystkimi pracownikami, chciałbym to podkreślić, właśnie takimi ciekawymi tematami, bo liczymy na to, że ta postawa bycia innowacyjnym będzie wspierała rozwój firmy z korzyścią, wymierną korzyścią zarówno dla pracowników, jak i całej firmy, oczywiście również właścicieli PGNiG. To jest ten moment, kiedy no właśnie budowanie pewnego wizerunku innowacyjnej firmy zaczyna się wewnątrz firmy, wobec pracowników, tak żeby to pracownicy po pierwsze uczestniczyli w tym procesie bardzo aktywnie, po drugie no wiedzieli rzeczywiście, co w tak dużej firmie jak Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo się dzieje. Będę uparcie wracał do tego wodoru, bo to jest rzecz rzeczywiście, która staje się takim no, motywem pracy innowacyjnej w wielu polskich firmach, ale Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest takim naturalnym przedsiębiorstwem, które no właśnie powinno interesować się bardzo mocno tym paliwem przyszłości, jakim być może okaże się właśnie wodór. Ten temat też się wczoraj, rozumiem, pojawił. Tak, pojawia się oczywiście, był mu zresztą poświęcony dość duży kawałek agendy w postaci panelu właśnie na tematy wodorowe. I oczywiście jako spółka, jako grupa gazownicza wiemy, że nasza przyszłość jest związana również z wodorem. W związku z tym już dzisiaj to, co robimy, to konkretne przedsięwzięcia i projekty, które mają nas przygotować do tego, abyśmy na tym zmieniającym się rynku mogli w sposób efektywny działać. I rzeczywiście chciałbym podkreślić słowo konkretne przedsięwzięcia, bo w wypadku PGNiG to są inicjatywy i to są projekty, które w skali Polski są naprawdę pierwszymi. Czy pełna instalacja typu Power to Gas, która energię pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych przetwarza na wodór, który następnie jest wstrzykiwany do sieci dystrybucyjnej, czy wielkoskalowe magazyny energii właśnie zgromadzonej w postaci wodoru w kawernach solnych, no to są takie przedsięwzięcia, które my wykonujemy dzisiaj i które mają nas przygotować na ten właśnie przyszły rynek, który, co ważne, nie tylko jest wyzwaniem, jeżeli chodzi o jego docelowy obraz, ale nie wiem, czy nie większym wyzwaniem, jeżeli chodzi o ścieżkę dojścia, ponieważ dzisiaj musimy sobie zdać sprawę z tego, że ten rynek wodorowy jest naprawdę w początkowej fazie rozwoju. I ścieżka dojścia do tego docelowego rynku wodorowego i do docelowego nowego modelu rynku jest chyba równie kluczowa jak to, jak on będzie wyglądał na końcu. Miałem okazję jakiś czas temu powiedzieć, że oczywiście z całą nadzieją na to, że wodór w przyszłości stanie się tym paliwem przyszłości, paliwem, z którego będziemy wszyscy korzystać, to niestety, ale wciąż jesteśmy w fazie pewnego pomysłu, pewnego projektu i poszukiwania tego, jak rzeczywiście no, optymalnie wykorzystać wodór w różnych dziedzinach. Sztuczna inteligencja i cyfryzacja to dwa takie też główne elementy rozmów dotyczących innowacji. Cyfryzacja w spółce gazowniczej no wydaje się dosyć odległym tematem, tymczasem w PGNiG no to właśnie cyfryzacja i co ciekawe również sztuczna inteligencja to są elementy, które no mają szansę popchnąć tę firmę w zupełnie nowym kierunku. To są też, rozumiem, elementy wczorajszego spotkania w ramach konferencji Innowatorzy. Jak najbardziej. Rzeczywiście cyfryzacja, czy też transformacja cyfrowa, jak też ją nazywamy, jest czymś, co będzie bazą do tego, aby
działalność biznesowa mogła być prowadzona i mogła być prowadzona w sposób optymalny. I nie jest to w PGNiG hasło, które znowu nie ma przełożenia, pozostaje na takim ogólnym poziomie, nie ma przełożenia na konkretne przedsięwzięcia. To, co robimy, to rzeczywiście realizujemy konkretne przedsięwzięcia, które właśnie na przykład dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, kalkulacji dużej ilości danych, czyli tak zwanych big data, wykonywanych w chmurze obliczeniowej, pozwolą nam na zapewnienie i pozyskanie dużych dodatkowych ilości gazu ziemnego z już eksploatowanych odwiertów, złóż i koncesji. I to tak dużych, że według naszych szacunków jesteśmy w stanie pozyskać dodatkowo wielkość, która zapewnia, czy jest równowartością połowy zapotrzebowania Polski na gaz ziemny w ciągu jednego roku. To są naprawdę bardzo konkretne wyniki i osiągnięcia. Również w skali mniejszej, dotyczącej na przykład zarządzania naszym majątkiem i predykcji awarii, czyli przewidywania awarii do nich niedopuszczania, coś, co wydaje się jednym z podstaw zapewnienia bezpieczeństwa, to również są przedsięwzięcia, czy z naszego punktu widzenia projekty innowacyjne, a generalnie nowe elementy biznesu, które testujemy i wprowadzamy w spółkach grupy, które zajmują się poszczególnymi elementami działalności operacyjnej. Kiedy mówimy o sztucznej inteligencji, o cyfryzacji, to bardzo często pojawia się taki lęk przed tym, czy przypadkiem nie będzie tak, że zostaniemy wkrótce zastąpieni przez roboty, przez automaty, przez właśnie maszyny wykorzystujące sztuczną inteligencję. Stąd tak ważne jest rozmawianie, tak ważne jest komunikowanie się z pracownikami, zwłaszcza tymi, którzy właśnie w sztucznej inteligencji mają poszukiwać optymalizacji, mają poszukiwać tego rozwoju innowacyjnego dla firmy. Ten wątek też w czasie wczorajszej konferencji w jakiś sposób wybrzmiał, właśnie te lęki przed cyfryzacją. Czym możemy powiedzieć w PGNiG? Nikt się cyfryzacji nie boi. To jest ten element, o którym wszyscy wiecie państwo, że postawi firmę w zupełnie innym miejscu już wkrótce. Trochę powracamy do pierwszego pytania, czy coś jest szansą, czy zagrożeniem. My przez cały czas postrzegamy cyfryzację i wszystkie jej elementy jako szansę. I jeżeli by się odnieść właśnie do takiej postawy, którą pracowniczej, czy osób, które dzisiaj wykonują konkretne zadania i mają te zadania zmienić ze względu na właśnie cyfryzację biznesu, to ja bym powiedział w ten sposób, że trzeba to raczej postrzegać, to czyli wprowadzanie innowacji cyfrowych, jako możliwość zajmowania się przez człowieka innymi, ciekawszymi elementami pracy, a oddaniu właśnie maszynom i cyfryzacji tych zadań, które są powtarzalne, często dość żmudne. W związku z tym to nie jest zastąpienie maszyny przez człowieka w ogóle, tylko to jest wykonywanie przez maszyny rzeczy, których człowiek już nie musi wykonywać, właśnie po to, żeby człowiek mógł wykonywać rzeczy dużo ciekawsze i dla niego osobiście i rozwijające. I na pewno będzie przez cały czas potrzebny w każdym biznesie. Nie spodziewałem się innej odpowiedzi od dyrektora Departamentu Badań i Innowacji w polskim gazownictwie i polskim górnictwie naftowym i gazownictwie, przepraszam. To pierwsza bardzo duża, też technologicznie zaawansowana konferencja. Rozumiem, że będą kolejne. Na pewno relacje czy informacje na temat tych konferencji znajdziecie państwo na portalu W Gospodarce, do którego odsyłam również w nadziei, że zajrzycie państwo, jak ciekawie i co ciekawego dzieje się w polskim górnictwie naftowym i gazownictwie właśnie pod kątem innowacji. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Tomasz Jarmicki, dyrektor Departamentu Badań i Innowacji PGNiG SA. A państwa zapraszam już na kolejny wywiad gospodarczy, już jutro. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, lider rynku gazu ziemnego w Polsce.